Witam was bardzo serdecznie. Ja nazywam się Łukasz Jakubiak i jestem producentem, pomysłodawcą, ale także prowadzącym program 20 metrów kwadratowych Łukasza. Jest to program typu talk show. Zapraszam gwiazdy do kawalerki, w której mieszkam. Kawalerki, która ma właśnie 20 metrów kwadratowych. Stąd też nazwa programu. I teraz na samym początku pokażę wam, jak w bardzo prosty sposób poprawić sobie humor. Ktokolwiek z was tu obecnych słyszał kiedykolwiek o programie 20 metrów kwadratowych Łukasza, proszę o podniesienie ręki do góry. Nie mam nic więcej do powiedzenia, to pierwsza lekcja, zdaliście ją na piątkę. A teraz dalej. Kto z was ma marzenia, realizuje je, planuje, uparcie dąży do celu, nie potrzebuje motywacji? Jak ma coś w głowie, to od razu to realizuje. Ręka do góry. Okej, okay, parę osób jest, około 10. Pod koniec zadam jeszcze raz to pytanie. Ja kiedyś bym tej ręki nie podniósł, to jest pewne. Miałem pomysły, ale nie do końca je realizowałem, ale marzyłem pracować w mediach. Bardzo chciałem pracować albo w telewizji, albo w radio, albo na przykład w wytwórni fonograficznej. I dokładnie 4 lata temu, to był piątek, czyli mogę powiedzieć jak dzisiaj, albo jak tydzień temu, starałem się dostać do tych instytucji, między innymi do wytwórni fonograficznej EMI Polska, ale żadne z tych instytucji nie była zainteresowana tym, żeby mnie przyjąć do pracy. W związku z tym pomyślałem sobie, okej, no wysyłam CV, każdy wysyła dzisiaj CV, trzeba zwrócić na siebie bardziej uwagę. I doprowadziłem do takiej sytuacji, gdzie odwróciłem rolę. Chciałem doprowadzić do momentu, w którym to pracodawca będzie chciał współpracować ze mną. Na samym początku, a dopiero potem ja ewentualnie z nim. No i stwierdziłem, że trzeba zwrócić na siebie uwagę, w związku z tym wywiesiłem przed Pomaton EMI CV wielkości 18 metrów kwadratowych. To jest pierwsza strona CV, to jest druga strona CV, a to jest list motywacyjny. CV, które tak naprawdę nie miało tylko mojego pełnego adresu zamieszkania, czyli tak naprawdę numeru mieszkania. Cała reszta jest tutaj dostępna. Numer telefonu, adres e-mailowy. W momencie, kiedy program 20 metrów kwadratowych odniósł sukces, dzwoniłem do tych wszystkich portali z prośbą o wykasowanie tego numeru telefonu, ponieważ telefony miałem codziennie, nawet w środku nocy. Ilość publikacji, jaka pojawiła się w mediach po wywieszeniu tego CV, była tak duża, że pamiętam, piątek, musiałem wrócić do domu, podłączyć telefon do ładowarki. Telefony się urywały, maile przychodziły. Jakbym miał szacować, to było około 500, nazwijmy to, impulsów, czyli telefonów i maili. I każda rozmowa kończyła się takim zwrotem od potencjalnego pracodawcy. Jeżeli zdecydujesz się dla nas pracować, to się odezwij. Uwierzcie mi, to było bardzo, bardzo miłe. Ja po prostu w najprostszy sposób odwróciłem sytuację. To firmy chciały ze mną pracować. Bałem się to zrobić, ponieważ wywieszenie takiego CV to jest automatycznie przyznanie się do tego, że jest się gorszym, bo się nie ma pracy. Ma się jakąś wadę. I to był to była największa blokada. Ale pomyślałem sobie tak, jeżeli te osoby, które będą mnie hejtowały, które będą mnie negowały za to, co zrobiłem, będą płaciły moje rachunki, będą za mnie żyły, to ja odpuszczę. Ale do momentu, kiedy ja decyduję o swoim życiu, kiedy to ja je przeżywam i ja nim kieruję, to nie ma takiej możliwości, żeby ktoś, oceniając mnie, po prostu powstrzymał mnie przed moimi planami. Zacząłem współpracę z wieloma firmami, zacząłem organizację między innymi dużych wydarzeń muzycznych, ale cały czas bardzo chciałem pracować w telewizji. Nie udawało mi się to. Ja pamiętam, jak to CV zaniosłem między innymi do jednego z dyrektorów programowych, a właściwie wysłałem kurierem, ale pamiętam, że wysłałem to, a właściwie zaniosłem to CV do kolejnej wytwórni fonograficznej, Sony Music Polska. Wyglądało to mniej więcej tak. Podjechałem do wytwórni, zostawiłem CV w samochodzie, wszedłem do budynku i zrobiłem tak. Dzień dobry, ja nazywam się Łukasz Jakubiak i szukam pracy i no czy ja mógłbym CV zostawić? Ta, pan zostawi! Ja wie dobrze, to ja tylko pójdę do samochodu, bo nie wziąłem. Dobrze! Poszedłem samochodu i wchodzę. CV na 15 kg ważyło.
Wchodzę, kładę na biurku, mina poważna. Proszę się odezwać, jak będą Państwo mieli jakąś propozycję na mnie. Dziękuję. Zamykając drzwi, patrzyłem na jej minę. Słuchajcie, to był hit. Ale po 2-3 latach dowiedziałem się, że prezes tej wytwórni nawet nie dostał tego CV. Czyli tutaj błąd leżał na recepcji, w sensie recepcja po prostu nie przekazała, dziwię się, bo trudno nie zauważyć takiego CV. CV zniknęło. Nie, ja CV mam do dzisiaj, ponieważ wymyśliłem sobie taką koncepcję, mówiłem, że no jeżeli mają Państwo je wyrzucić, to ja wyślę kuriera, no bo środowisko, ochrona i tak dalej. Więc CV mam do dzisiaj. Co nie zmienia faktu, że dostałem bardzo dużo propozycji i tak jak mówię, organizowałem między innymi eventy muzyczne. Ale dalej chciałem bardzo pracować w telewizji. Telewizje mnie nie chciały przyjąć. Leżałem sobie w kawalerce, w której mieszkałem, na tym materacu. On był wówczas inaczej usytuowany. Tak, nie mam łóżka, mam materac. I mówię tak. Okej, okay, nie chcą mnie telewizje, znowu odwrócę sytuację. Zrobię własny program. No tak, ale nie stać mnie na studio, nie stać mnie na kamery, nie stać mnie na ekipę, na światło, na całą realizację tego przedsięwzięcia. No tak, ale mam kawalerkę. Będę zapraszał gwiazdy do kawalerki. Kawalerka blisko, bo na Mokotowie, gwiazdy daleko nie będą musiały jeździć, zazwyczaj duża ich część mieszka na Mokotowie. Mówię, okej, okay, damy radę. No tak, ale nie mam kamer, będę nagrywał telefonami komórkowymi. Nie mam oświetlenia. No przecież jak podnoszę żaluzję, to jest jasno. Dwa, trzy tygodnie od wymyślenia tego pomysłu gościłem pierwszą gwiazdę u siebie w kawalerce. I teraz to jest właśnie ta słynna kawalerka, w której nagrywam programy. Teraz troszeczkę zmieniła swój wygląd, ponieważ ją odmalowałem. To jest kuchnia. Zawsze ten czajnik był w tle, widzowie zawsze mówili, nie, nie, to nie jest prawdziwe mieszkanie, to jest dekoracja, to jest tylko studio, bo ten czajnik zawsze stoi w tym samym miejscu. Ja rozumiem, że u was ten czajnik zmienia miejsce każdego dnia. Tak go obgadywali, że się zepsuł, musiałem kupić nowy. To jest jeden ze statywów. Tuba tekturowa nabyta na Mazowieckiej w Warszawie w sklepie dla plastyków. Drugi telefon stoi na statywie fotograficznym pożyczonym od mojej znajomej, a trzeci telefon stoi na parapecie. Tak wygląda kawalerka aktualnie. Na bogato, co? Teraz jest odremontowana. Bałem się wejść, uwierzcie mi, na tą półkę. Było ryzyko. Chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na półkę, która tutaj jest. Zaraz wam powiem dlaczego. Ta półka jest widoczna w każdym materiale, w tle, za gościem i w zapowiedzi odcinka, i w odcinku. Od momentu, kiedy program zyskał popularność, dostaje niezliczoną ilość przesyłek w postaci książek i płyt, żeby tam je właśnie postawić. Muszę naprawdę tak co tydzień muszę wymieniać. Dla tych, którzy nigdy nie widzieli programu, pokażę wam zapowiedź. Mój program ma premiery co tydzień w sobotę o 20 na YouTubie, a zapowiedzi tego programu są w środę o 20 na YouTubie. I teraz pokażę wam jedną z moich ulubionych zapowiedzi. Moim gościem była między innymi Krystyna Janda. Ja mam nadzieję, że dźwięk będzie odpowiedni i wszystko usłyszycie. O, jest. Cała masa ról za panią, a taka wymarzona, której pani jeszcze nie zagrała, chciałaby zagrać. No jak mi taka przychodzi do głowy, to od razu realizuję. Ale nie mam takich wielkich. Już nie mam marzeń. Nie, gram za dużo. Mam dużo ról. Pani nadal pracuje z radością? Tak. Nikt nie może mnie wyrzucić, dlatego że teatr jest mój. W związku z tym nie może nikt pewnego dnia przyjść i powiedzieć dziękujemy pani bardzo, a teraz dyrektorem będzie ten i ten. A miała pani taką sytuację, że na danym spektaklu mówiła pani tekst z innej roli? No nie, ale miałam takie sytuacje, że już nie sprawdzałam w repertuarze, co gram i przychodziłam w garderobie, po kostiumie się orientowałam, co dzisiaj gram. A jakaś taka bardzo zabawna wpadka. Zamiast powiedzieć oburzona co, ja bym takie listy pisać miała. Powiedziałam co, ja bym takie pisty lisać miała. Jakie ma pani marzenia? Nie muszę zarabiać pieniędzy. A nawet jak je zarabiam, to je wydaję z powrotem na to samo. Na to samo. Zarabia pani tak. Teatr, czy wydaje pani na teatr? Także ani nie chciałabym mieć nic, ani może mniej lat niż mam. Czego pani nie akceptuje w ludziach? Wielu ludzi, bo ja jestem nietolerancyjna. Czy jest coś, co pani nie wyszło w życiu? No, chyba kilka rzeczy bardzo poważnych, ale w ogóle tego nie żałuję. Była pani kiedyś w McDonaldzie? No jasne, ja mam troje dzieci. To była zapowiedź z Krystyną Jandą.
Teraz jeszcze wam pokażę część odcinka z Dodą. To był najpopularniejszy odcinek, też ze względu na to, że to był odcinek przeznaczony jakby dochód na cele społeczne. Na początku jest promocja akcji Serce. I jak zaprosiłem Dodę, starałem się o nią przez pół roku. Doda powiedziała, przyjdę, jak mnie zaskoczysz. Ja powiedziałem, dobrze, wejdziesz przez okno. Wynająłem 10-tonowy podnośnik i Doda weszła do mnie przez okno. Natomiast drugą część wywiadu przeprowadziłem w wannie. Czy ktoś widział ten odcinek? Zaraz wam pokażę. Fajne jest, jak oglądam statystyki na YouTubie, w momencie, kiedy jest wejście do wanny, mniej więcej wygląda to tak. Ludzie sobie musieli przewijać ten moment po raz parę razy. Zobaczcie początek. To jest taka, że niby sobie śnie i marzy o tym, żeby Doda weszła do wanny. Zwróćcie uwagę, co Doda mówi w momencie, kiedy już przekracza próg balkonu. To jest dosyć ważne. A potem przewinę kawałek, żebyście zobaczyli, jak ona do tej wanny wchodzi, bo to jest pełny odcinek, nie będziemy całego oglądać. Zwróćcie uwagę też na czołówkę, wytłumaczę, skąd się wzięła. Wtedy wszyscy sąsiedzi dowiedzieli się, że nagrywam tam program. Zapraszam cię. Lubię dobre wejścia. Doda. Tak. Cześć. Ja sobie teraz pozwolę przewinąć na ten moment, kiedy ona wchodzi do wanny. On jest dosyć atrakcyjny. Ale znaczy nie. Atrakcyjny też z tego powodu, że bardzo okazuje tam swoje emocje. Naprawdę byłem bardzo szczęśliwy z tego, co się udało zrobić. Czekajcie. Dajcie mi sekundę. Nie, bo my nie mieliśmy razem. Teraz pewnie przeskoczy i będzie już w wannie, ale... No tak, no. A, ja też mogę się rozbierać? Patrzcie na moją minę, jak ona się rozbiera. Ale to teraz ja mam nie było wyreżyserowane. Teraz się rozbieramy. Memy z tym powstały. Powiedział, nie narzekam. Tak, nie szpanuj, wiesz? To i tak ja pewnie znajomym, żeby o mnie dodali. Słuchajcie, wiecie, że następnego dnia albo, znaczy parę dni później dostałem propozycję sprzedania tej wanny? Naprawdę. Dostałem maila od faceta, który chciał kupić tę wannę. Okej, program programem, zapowiedzi również. Nie byłoby tego wszystkiego, znaczy tego szumu, nie, gdyby nie to, że trochę pomagam szczęściu. To znaczy pierwszy wyemitowany odcinek z Tomkiem Jacykowem był głośny, specjalnie dałem tak głośny odcinek na początek, żeby pojawiły się publikacje w mediach. One same się nie pojawiają. Ja co tydzień spisuję najważniejsze zdania z odcinka i wysyłam do mediów, do 10-15 portali. I one potem się pojawiają, prawo cytatu, pojawia się nazwa, ludzie trafiają na fanpage. W związku z tym program się rozwinął. Pojawiały się różne publikacje na temat tego programu. Taka, która mi się bardzo podobała, najbardziej tytuł mi się podoba. Mieszka w najsłynniejszej kawalerce w Polsce. Od tamtej pory wyceniają tę kawalerkę, chcą ją sprzedać w każdą stronę. Zresztą powiedziałem, że chyba jestem najbardziej odpowiednią osobą do tego, żeby reklamowała jakieś nieruchomości. Parę tygodni po powstaniu programu Kuba Wojewódzki w Polityce bardzo napisał miłą recenzję 20 metrów kwadratowych. Nie ukrywam, że ona mi bardzo pomogła, za co mu do dzisiaj jestem wdzięczny. Kto był moim gościem? Przelećmy to. Tomasz Jacyków. Ilona Felicjańska. Goście są ustawieni w taki sposób, jak u mnie gościli. Maddox, piosenkarz. Natalia Lesztusz przed kawalerką. Patrycja Kazadi. Aleksandra Kwaśniewska.
Krzysztof Rutkowski. A co, o co chodziło? Diablo Wodarczyk, Krzysztof. Michał Urbaniak. Ewa Minge. Izabela Kuna, aktorka. Świetny odcinek. Ania Guzik. Iwona Węgrowska. Wyobraźcie sobie Iwonę Węgrowską. To jest mieszkanie na Mokotowie. Tam mieszkają normalnie ludzie na tej klatce, w tym bloku. I wyobraźcie sobie Iwona Węgrowska wchodząca po klatce do mnie. Ja się nie dziwię, że Kamil Nosel z Radia Z zadzwonił ostatnio do mnie i powiedział: panie Łukaszu, my tutaj z administracji mamy małe problemy, ponieważ co chwilę do pana wchodzą obcy ludzie, jakieś kobiety kręcą się i mamy podejrzenia, że to jest dom publiczny. Poza tym jest duże zużycie wody. Mikołaj Komar, naczelny Kamaga, Piotr Najsztub, Mandaryna, Magdalena Szejbal, Krysia Mazrówna. Bardzo miła sytuacja. Dzień przed nagraniem odcinka z Krysią Mazrówną była u mnie Hanna Bakuła, która zostawiła torbę. I następnego dnia była Krysia Mazrówna. Hania Bakuła zadzwoniła, że chce przyjechać po torbę. Mówię: okej. Okay. W trakcie nagrywania odcinka dzwoni domofon. Panie Łukaszu, przyjechałam po torbę. To ja już zniosę w takim razie. A Krysia Mazrówna mówi: nie, to ja zniosę, bo ja znam Hanię Bakułę, to ja schodzę. Krysia Mazrówna schodzi, ja schodzę, Bakuła na klatce. Wszyscy się spotykamy i idą moi sąsiedzi. Teraz nie dziwię się, że co jakiś czas podchodzi do mnie sąsiadka i mówi tak: oj, chyba był pan na wakacjach, bo gwiazd u nas nie było? Hania Bakuła w ogóle jest genialna. Słuchajcie, kobiety ją powinny pokochać. Zobaczcie sobie z nią odcinek. Mój ulubiony tekst jest taki. Hania Bakuła siedzi. Naprawdę pełen szacunek dla tej kobiety, dla jej wiedzy. Uwielbiam. Ja zadaję pytanie: pani Haniu, czy to pani wyrywa mężczyzn, czy mężczyźni panią? A ona tak patrzy. No nie wyobrażam sobie wejść do sklepu i żeby torebka wybrała mnie. Robert Kozyra. To jest fajny odcinek z Darią Widawską. Daria Widawska próbowała mi naprawić laptopa, kran i kontakt. A wiecie, za pomocą czego próbowała mi naprawić kontakt? Gumki. Dostałem potem tyle maili, wiemy, gdzie masz gumki. Dariusz Michalczewski. Natalia Siwiec, leżała ze mną w łóżku również. Dorota Wellman. Ryszard Kalisz, który bardzo narzekał na co? Na żyrandol. Anita Lipnicka. Maria Czubaszek. Redaktorzy magazynu Uwaga. Maciej Sztur. Doktor Heitman. Nergal. Wspomniana Krystyna Janda. Doda. Hani. Bogusław Kaczyński. Jolanta Fraszyńska. Robert Gawliński. Michał Piruk. Gosia Andrzejewicz. Profesor Senyszyn. Tu mój trener był ze mnie bardzo dumny. Małgosia Ostrowska. Piotr Cyrwus. Ważna informacja. Piotr Cyrwus w moim programie powiedział, że nigdy nie dostał propozycji reklamowej. Wyobraźcie sobie, mówię teraz serio, z ręką na ręku, że po moim wywiadzie otrzymał 3 propozycje reklamowe. Wystąpił w jednej, bo w 3 nie mógł, wystąpił w reklamie banku. Elżbieta Zapędowska. Saleta. Krystyna Kofta. Justyna Steczkowska, tu już po remoncie kawalerka. Tu jeszcze na chwilę stary, bo stary odcinek był nagrany w pierwszym sezonie. Ania Wyszkoni, zespół Niegdyś Łzy. Maciej Orłoś. Magda Gessler. Nosy. Kasia Groniec. Anna Grodzka. Profesor Lew Starowicz. Maciej Musiał. Mela Koteluk. Izajak Mustafa, słynny aktor z reklamy. Me Fashion, blogerka. Profesor Wiesław Godzic, medioznawca. Bilgun nie chciał wyjść z kawalerki. To nie jedyna osoba, która nie chciała wyjść. Agnieszka Holland, odcinek sprzed tygodnia. Najnowszy odcinek, który zostanie wyemitowany w sobotę. Kamil Durczok. A teraz parę zdjęć osób, dowiecie się, kto jeszcze będzie. Zespół Weekend, czyli Radek, też nie chciał wyjść z kawalerki. Andrzej Grabowski, świetny odcinek będzie. I Jarosław Kuźniar. I
Z żartem na początku będzie. Karol Strasburger. Po wyemitowaniu już w tę sobotę będzie 60. odcinek. Program ma ponad rok. Po roku dostaję telefon. Też był to piątek. Widocznie piątek jest moim szczęśliwym dniem. Jadę samochodem, mam zestaw słuchawkowy, żeby nie było. Dzień dobry, panie Łukaszu, Kancelaria Prezydenta się kłania. Nie wiem kto? Kancelaria Prezydenta się kłania. Ja mówię, którego? Ja mówię, mam serio. RP. Ja mówię, aha. A o co chodzi? No, panie Łukaszu, chcieliśmy pana poprosić o poprowadzenie spotkania z prezydentem. Ja mówię, Justyna, to ty? A pani się śmieje. Nie, naprawdę, kancelaria. Ja mówię, Nosel z Radia Z. Zostałem poproszony przez Kancelarię Prezydenta o poprowadzenie spotkania właśnie z prezydentem. Uwierzcie mi, to był taki kolejny moment, kiedy stwierdziłem, wiem po co żyję. Ja wiem, że każdy kolejny dzień zależy tylko i wyłącznie ode mnie. Ja jestem reżyserem swojego życia, jestem jego malarzem, pisarzem. To ode mnie decyduje, co sobie zaplanuję, czy ja to zrealizuję. Jak już to zrealizuję, to czy będę się z tego cieszył, po prostu. Uwierzcie mi, to było bardzo, bardzo miłe. Pomijam, że prezydent później zaprosił mnie, a właśnie kancelaria prezydenta zaprosiła mnie do ogrodów prezydenckich. Na to spotkanie zabrałem swoją mamę. A oczywiście tutaj nie wiem, czy zwróciliście uwagę, to jest sweet focia, żeby było jasne, sweet focia. Nie ma, że ktoś zrobił. Ja mam taki trend, taki zwyczaj robienia sweet focia. Zaraz zobaczycie, z kim jeszcze zrobiłem taką sweet focia. Po prowadzeniu programu zacząłem się bardziej realizować. Między innymi zacząłem prowadzić eventy. Uwielbiam kontakt z ludźmi. Naprawdę daje mi to bardzo dużo energii. Ale przede wszystkim prowadzę też wykłady motywujące. I z tego jestem najbardziej dumny, ponieważ tu mam bezpośredni kontakt z ludźmi. I tu widzę efekty. Ludzie są często bardziej zmotywowani. Tutaj mam okrojoną formę prezentacji. Ja zazwyczaj mam dużo dłuższe wykłady, w którym pokazuję, uwierzcie mi, dużo więcej szalonych pomysłów, a o jeszcze bardziej szalonym zaraz usłyszycie. I teraz chciałbym pokazać wam najważniejszy moment w moim, podczas mojego programu, to znaczy podczas tej rocznej kariery programu. Dostałem nominację do nagrody Wiktory jako odkrycie roku. Jest to najważniejsza nagroda telewizyjna. Nikt do tej pory nie dostał nominacji do tej nagrody z internetu. Zareagowałem podobnie jak na telefon od Kancelarii Prezydenta w momencie, kiedy dowiedziałem się, że te nominacje dostałem. Bardzo krzyczałem też kolegę, który mi przekazał tę informację, bo w to nie wierzyłem. No i to był bardzo fajny moment, który udowodnił mi, że nie ma rzeczy niemożliwych, oprócz trzaśnięcia drzwiami obrotowymi. To jest moje motto. Na koniec pierwszej części prezentacji chciałem wam pokazać filmik. Część z was pewnie zna ten filmik. On jest w języku angielskim. Mam nadzieję, że to nie będzie dla was problemem. To jest taki materiał, który dodaje mi bardzo dużo energii. Nie tylko muzyka z tego materiału, ale przede wszystkim treść. Bo pamiętajcie, że nikt za nas życia nie przeżyje. Nikt. My możemy tylko je przeżyć. My możemy o nim decydować. I mam nadzieję, że ten filmik da wam pewne wskazówki, jak sobie funkcjonować, jak z każdego dnia wyciągać tę energię, tę kwintesencję, żeby być szczęśliwym. I jeszcze jeden ważny slajd. Powiedziałem takie zdanie podczas wywiadu swego czasu. Ktoś się spisał i wysłał mi taki obrazek. Ludzie tworzą świat, więc tak naprawdę tylko ludzie mogą tworzyć bariery. Jak to wypowiedziałem, to bo w telewizji Polsat w programie się kręci, nie zwróciłem na to zbyt dużej uwagi. Potem jak ktoś to spisał i mi wysłał, to tak, rzeczywiście, to jest prawdą. Jeżeli chcemy coś osiągnąć, to tak naprawdę nie tylko zacznijmy od siebie, uwierzmy w siebie, ale musimy przekonać ewentualnie ludzi, którzy są wokół nas. No bo kogo innego? To ludzie decydują o tym, czy nam się uda. Więc jeżeli nam się nie udaje, podejdźmy do nich z innej strony. Przekonajmy ich. A teraz filmik wspomniany. We'll be right back.
Ja się tak uśmiechałem w trakcie tego filmu, ale naprawdę mi jest dzisiaj bardzo dobrze. Parę lat temu chciałem zrobić projekt. I stwierdziłem, że dotrę do najbardziej, wydawałoby się, nieosiągalnej osoby na świecie. Do pewnej gwiazdy, która miała bardzo wyrazisty wizerunek. A wszyscy mówili, że jest to niemożliwe. I jak się mówi, że jest coś niemożliwe, to ja wtedy to robię. Dlaczego jestem o kulach? Do kogo chciałem dotrzeć? Chciałem dotrzeć i spotkać się z Lady Gagą. I nie dlatego, że byłem jej fanem, tylko dlatego, że wszyscy mówili, że jest to niemożliwe. Przygotowywałem się pół roku. Pół roku pracowałem nad sobą, żeby do niej dotrzeć, żeby się udało mi z nią chociaż spotkać. Była okazja, ponieważ była w Polsce. Dwa miesiące przed koncertem zacząłem przygotowywać się do pierwszej akcji. Zebrałem ludzi, którzy pojechali ze mną na koncert do Trójmiasta. Tam na koncert przygotowałem transparent, aby wzięła udział w moim projekcie. Parę innych rzeczy, o których zaraz też powiem. Dowiedziałem się na dzień przed koncertem, chodząc wokół Ergo Areny, pytając ochroniarzy, że nie będę mógł wnieść takich kijów do trzymania transparentu. Takich kupionych, tak naprawdę były to kije do malowania sufitu, zdjęty pędzel i tam miał być transparent. W związku z tym, co zrobiłem? Wynająłem kule ortopedyczne. I na kulach ortopedycznych wniosłem transparent. Ale to nie koniec. Stwierdziłem, że kupię balony na hel, dopnę transparent z napisem, żeby do mnie zadzwoniła, podając mój numer telefonu. Tego tu nie widać, bo jest związana linka. Między balonami a transparentem jest jakieś 20 metrów tasiemki. W momencie, kiedy puściliśmy balony pod sam sufit, to transparent był na wysokości mniej więcej jej oczu. Robiłem dosyć dużą konkurencję. Idąc na koncert, wyglądaliśmy tak. Wesoła rodzinka. Jakby ilość balonu była też obliczona na to, żeby ten transparent został uniesiony. Ona wypatrzyła ten transparent wśród publiczności, przeczytała go, rzuciła go na wszystkie telebimy w Ergo Arenie. Ja nie wiedziałem, co się dzieje. Ja miałem taką mglistość przed oczami. Nie wiedziałem, co się dzieje naprawdę. Dotarło do mnie, że ona to przeczytała, jak już go przeczytała. Nie mogłem się cieszyć w związku z tym w trakcie. Ale to świetny materiał, zobaczcie go. Wiecie, jak ja się poczułem? Poczułem się o krok bliżej, ale nie udało mi się z nią spotkać wtedy. Trwało kolejne pół roku, zanim podjąłem jakby kolejną próbę bezpośrednio kontaktu z nią. Stwierdziłem, okej, polecę do Stanów. Ale jak ja to zrobię? Znalazłem sponsora, biuro podróży, które dołączyło się do tego projektu, umieszczając tam logotyp. I wysłała mnie do Stanów. Poleciałem na jej koncert. Właściwie dwa koncerty. W piątek i w sobotę. Pod rząd. Jeden w Newark, a drugi w Uniondale. 60 km od Nowego Jorku. Fizycznie na tych koncertach byłem sam. W związku z tym musiałem opracować trochę inną metodę, żeby ona zwróciła na mnie uwagę. Chociażby dlatego, że transparentu nie jestem w stanie utrzymać sam. Nie mam takiego rozstawu rąk. I przyszyłem drugą stronę do tego transparentu. Jednocześnie wykorzystując tę drugą stronę do tego, że napisałem tam też kolejny komunikat. Zrobiłem z tego taką poszewkę. To jest pierwsza strona. Zwróćcie też uwagę, zaraz powiem, tu są zatrzaski. One są bardzo ważne. Na całej długości przyszyłem zatrzaski. Tak wyglądała druga strona. Kupiłem materac dmuchany, który stanowił taki stelaż. Mogłem podnosić ten materac z tym transparentem i było to widoczne. Dodatkowo to była farba fluorescencyjna, właściwie odlaskująca, w związku z tym był bardziej on widoczny. No ale tak sobie pomyślałem, okej, Lady Gaga zobaczy transparent, pomyśli sobie, co za debil. Przeleciał ileś tam tysięcy mil, nie wiem, to jest chyba czwórka z przodu, tak, 4341 mil, po to, żeby się ze mną spotkać. W życiu się ze mną nie spotka. Mówię, lepiej, chyba tak od strony psychologicznej, żeby zobaczyła, kim ten debil jest. Więc stwierdziłem,
Trudniej jest odmówić, jak ktoś widzi człowieka, niż jak go nie widzi. W związku z tym wydrukowałem potrawę trochę zdjęcia, które przyczepiłem na owy transparent i materac za pomocą zatrzasków. Do zdjęcia też przyczepiłem zatrzaski. To jest pierwsze zdjęcie. To jest drugie zdjęcie. Bosko, jak teraz tak na to patrzę, to... Ale myślałem, co jeszcze mogę zrobić, bo to tylko ode mnie zależało, czy ona się ze mną spotka. Mogłem zakończyć na tym, fajnie, atrakcje, może, się uda. Ale myślałem, co jeszcze mogę zrobić, co będzie takiego małego, co będę mógł wnieść na koncert przez ochronę, wewnątrz stanie się na tyle duże, że ona to zauważy, zwróci na mnie uwagę i uda mi się z nią spotkać. Stwierdziłem balon. Zamówię balona imitującego, okej, co może imitować ten balon, żeby ona zwróciła uwagę? No najlepiej prezent. Sześcian, owinięty czerwoną kokardą z listem. No i tak zamówiłem balona do Lady Gagi. Sprawdzałem, ile się go dmucha, 45 minut. Byłem zielony potem. Mówię, tak nie może być, kupiłem pompkę. Mała, wszystko było, wiesz, w normie. Podłączałem 5 minut napompowany. Super. Oczywiście to nie koniec. Oprócz transparentów, oprócz zdjęć i oprócz tego balona, którego liczyłem, że rzucę w publiczność, a publiczność go doniesie do niej, miałem coś jeszcze. Nie byłbym sobą, gdybym nie miał jeszcze czegoś. Ale jedna ważna rzecz. Jak ja tam leciałem, miałem w głowie tylko jedną myśl. Widziałem siebie w drodze powrotnej z telefonem w dłoni i ze zdjęciem moim z Lady Gagą. Ja wiedziałem, że ja muszę mieć to zdjęcie. Ja wiedziałem, że to jest możliwe. Bo to tylko my tak naprawdę doprowadzamy do tego, znaczy ludzie doprowadzają do tego, że znane osoby odbierane są jako wow. A przecież one chodzą po tej samej ziemi, po tym samym chodniku, bywają w tej samej restauracji co my. One się tylko częściej pokazują w mediach. A tak naprawdę są to takie same osoby. Jak sąsiadka, do której mogę zapukać. I tu też trzeba było zapukać, tylko trochę innymi drzwiami. Trochę jak oknem doda. I miałem coś jeszcze, co zaraz zobaczycie. A teraz pokażę wam parę materiałów filmowych. Ja ich nie nagrałem. Znalazłem je po części na YouTubie. Po części są to materiały, które nagrały osoby, które mnie tam spotkały. Które zobaczyły, że próbuję zrobić coś dziwnego. Nie dało się tego nie zauważyć. Od razu powiem, że zepsuła się pompka. Naprawdę. Zorientowałem się po paru minutach, kiedy trzymałem tę pompkę, było tak głośno, że nie słyszałem, że ona nie pracuje. Ja mówię, coś tak się nie pompuje. Słuchajcie, zepsuła się. No nie było wyjścia, od razu pompka na bok i ustami. I to było piękne, bo ludzie wokół mnie zaczęli stanęli za mną, żeby ochrona nie widziała, zaczęli donosić mi wodę. Tu jest ten materiał, jak ja pompuję. Zaraz zobaczycie. Is it a big ball? Is it a chair? No!
Hello? Yes? Hi! Spalana uchodzi powietrze. Ona się nie orientuje. I po jakichś 5 minutach siedzenia na tym balonie, ona go rzuca w publiczność. Teraz to było skrócone. Ona go rzuca w publiczność. Zaraz zobaczycie, zatyka korek. Będzie to na zbliżeniu. Teraz będzie zatykała. Rzuca balona. Balon jest niesporny. Leci po całej sali koncertowej, a następnie wraca do niej. Tu jest balon. Ludzie bawią się balonem. Ja się cieszę, że ludzie się bawią. Dobrze. I zaraz pokażę kolejny materiał. Tak jak mówię, był materac, były komunikaty, był balon. Ale Łukasz mówi, coś jeszcze. Coś takiego wow, taka wisienka na torcie. No więc zrobiłem wisienkę na torcie. Wynająłem najnowocześniejszy wyświetlacz LCD. Elastyczny, kilo 80. Przerobiłem na akumulator. Nie potrzebowałem dzięki temu takiego prądu z kontaktu. Wgrałem tam różne komunikaty i podnosiłem go. Zrobiłem jej dosyć dużą konkurencję. Wszyscy na to patrzyli. Podeszła do mnie jej mama, jej stylista Nicola Formicetti, którego będzie tutaj widać. No i ona też zwróciła na to uwagę. Trudno na to nie zwrócić uwagi. Zastanawiałem się, czy rodzice będą musieli mnie odzyskiwać ze Stanów, czy nie. Za chwilę będzie widoczny Nicola Formicetti w takim czarnym t-shircie na ramionczka, będzie szedł i ja wtedy zdejmę LCD screen, żeby do niego podejść. Zaraz będzie szedł. Teraz idzie. Ja go teraz wypatrzyłem. Zaczynam wydobywać z siebie dźwięki. W następstwie zrobiłem sobie z nim zdjęcie. Byłem bardzo zmęczony, ale bardzo szczęśliwy, że zwróciłem uwagę chociażby stylisty i uwagę jej mamy. To było dla mnie bardzo dużo. Koncert się skończył i wydawałoby się, kurde, nie zadzwoniła, nie zawołała, nie pisze, SMS-ów brak. Mówię, okej, to w takim razie poczekam jeszcze na backstage'u, w sensie za sceną. W miejscu, gdzie będzie wyjeżdżała. Może skojarzy mnie z tych zdjęć, które pokazywałem, 1,5-metrowych i jest taka nadzieja. Padał deszcz, ja tam czekałem 2 godziny. No i jedzie samochód na sygnale. Właściwie ona, za nią policja na sygnale. Rozpoznaje mnie przy skrzyżowaniu, tuż przy wyjeździe. Zatrzymuje samochód. Ja krzyczę. Z radości oczywiście. Żadna wiara ci takiej pomoże jak ta w samego siebie. Naprawdę do ostatniej chwili nie odpuszczała mnie myśl, że ja muszę się z nią spotkać. I nie dlatego, że jestem jej fanem, tylko dlatego, że wierzę, że jest to możliwe, że wszyscy ci, którzy mówili, że się to nie uda, ja muszę im pokazać, że jest to możliwe. To pierwsze zdjęcie. Robiłem je z ręki, tak zwana sweet focia. Ale możecie sobie wyobrazić, że moja ręka wyglądała mniej więcej tak. Gaga mówi, jest nieostre, zrób jeszcze jedno. Tu widzimy, że się uśmiecham. Na kolejnym moja ręka robi tak. Gaga mówi, jest nieostre. Ochroniarz mówi, starczy. Ja mówię, nie. Chyba żartujesz. 4000 mil po to, żeby mieć nieostre zdjęcie? Nie ze mną te numery. Gaga bierze mój telefon. Kolejny sukces. I sama robi zdjęcie. Fakt, że zasłania trochę obiektywu, ale to nie ma znaczenia. Zrobiła.
Od razu mówię, że mój znajomy grafik troszeczkę poprawił mi tutaj, bo się świeciłem. I udało mi się z nią spotkać. I pamiętam ten moment, kiedy odszedłem od niej i dzwonię do przyjaciół do Polski. Mówię, dobry wieczór. Dobry wieczór, 8 rano. 6 godzin różnicy. Udało się! Mam z nią zdjęcie! Jasne! No tak, wyślę ci zaraz MMS-a! Nikt w to nie wierzył do momentu, kiedy tego MMS-a nie wysłałem. Chodziłem potem po Nowym Jorku i słuchajcie, promieniowałem. No po prostu byłem tak szczęśliwy, byłem tak spełniony, bo udało mi się i wracałem tym samolotem. Cześć. I wracałem tym samolotem i trzymałem to zdjęcie w telefonie. Ten telefon i zdjęcie w telefonie. I byłem, uwierzcie mi, najszczęśliwszym wtedy facetem po sobie, bo się okazało, że nie ma rzeczy niemożliwych. Jeżeli coś bardzo chcemy, wszyscy mówią, że nie uda, to mnie najbardziej zmotywowało. Takie zdanie na koniec. Jeśli nie pójdziesz po to, co chcesz, nigdy nie będziesz tego miał. Jeśli nie zapytasz, odpowiedź zawsze będzie brzmiała nie. Jeśli nie pójdziesz naprzód, zawsze będziesz stał w miejscu. To jest to, co mówiłem na początku. To tylko i wyłącznie od nas zależy. Nikt nam tego nie pomoże. Nikt nam w tym nie pomoże. Nikt za nas tego nie zrobi. To my decydujemy, jak kolejny dzień przeżyjemy. I na koniec pokażę wam, że rzeczywiście nie ma rzeczy niemożliwych. Tylko będę prosił, tak, operatora na środek, żeby i prosiłbym, żeby tu była przestrzeń wtedy, żeby operator nas łapał. Proszę wszystkich o powstanie. Potrzebujecie mieć wolne dłonie. Proszę, abyście robili cały czas to, co ja. O, jak wysoko. Cześć. Dłonie do przodu. Kciuki do dołu. Zakładamy rękę na rękę. Związujemy. Kciuki zwijamy. Kciuki zwijamy tak, żeby były zaplątane. I robimy cały czas to, co ja, ok? 3, 4. Nie udało się. Brawa dla was. Bardzo wam dziękuję za to, że byliście. Możecie usiąść. I teraz jeszcze zapytam na koniec. Ponowię pytanie. Kto z was ma marzenia? Kto będzie je realizował? Kto chce decydować o tym, jak będzie wyglądało wasze życie? Jak będzie wyglądał wasz kolejny dzień? Ręka do góry. Trochę więcej osób podniosło do niej. Dziękuję wam bardzo. Jeżeli macie jakieś pytania, to mamy dwa mikrofony, możemy znaleźć. Jeżeli nie macie pytań, to i tak znajdę kogoś, kto je zada, żeby nie stać się głupi. Kto ma pytanie? Naprawdę znajdę. Nie, żartuję. Ktoś ma pytanie jakieś? Proszę. Jaki masz kolejny cel? Bo wiele osiągnąłeś, szalone pomysły i co może być jeszcze? Co będzie dalej? Moje kolejne marzenie jest takie, żeby mieć prezydenta w kawalerce. Już go zaprosiłem. Robię sobie z nim sweet focie. Rozmawiam z doradcą prezydenta na ten temat. Nie, na razie Polski. Ale z Billem Clintonem się już spotkałem. Z George'em W. Bushem też. O czym mówię na swoich wykładach, których mam więcej. Udało mi się spotkać z Billem Clintonem, czekałem na niego 17 godzin. Z George'em W. Bushem też, ale on nie do końca był skłonny spotkać się ze mną. Więc to na pewno. Poza tym mimo wszystko chciałbym być w telewizji i będę. Tak naprawdę tylko pierwszy program telewizji polskiej nie złożył mi propozycji. Wszystkie inne programy telewizji złożyły tę propozycję. Wszyscy mówią, żebym nie szedł. Bo tak naprawdę internet jest do przodu, telewizja jest do tyłu. Żebym się nie cofał. Ale ja za jakiś czas będę w telewizji. Po prostu chcę to robić. Bardzo mnie to interesuje. Jakieś jeszcze pytanie? Co postrzegasz jako największą przeszkodę w realizowaniu swoich marzeń? Nas samych. Szerzej? Nas samych, ponieważ to w naszej głowie są ograniczenia. My się boimy opinii innych przede wszystkim. No bo dlaczego czegoś nie chcemy zrobić? Jakbyśmy żyli sobie sami na świecie i mielibyśmy coś zrobić, to nikt nie byłby w stanie nas skrytykować, nikt nie zobaczyłby naszej porażki. Więc my jesteśmy sami dla siebie ograniczeniem. Jeżeli wyeliminujemy ludzi w postaci takiej, że nie będziemy się przejmować ich negatywnymi komentarzami, chyba że są obiektywne, że są ludzie nam bliscy, którzy potrafią ocenić na obiektywnie to, co robimy, to tak naprawdę najważniejsze jest to, żeby uwierzyć w siebie. Polubić siebie, to jest bardzo ważne, żebyśmy dobrze czuli się z samymi sobą, ponieważ jeżeli będziemy się dobrze z nami czuli, to wtedy będzie nam dużo łatwiej. My się boimy przede wszystkim tego, jak odbiorą nas inni. No bo jeżeli jest porażka, porażka jest bardzo ważna, porażka jest elementem sukcesu. Jeżeli odniesiemy porażkę, ja też nie żyłem cały czas na fali,
Miewałem gorsze momenty, nawet ich było bardzo dużo. I uwierzcie mi, że to one najwięcej mnie nauczyły. Ten moment, kiedy udało mi się to osiągnąć, też. Ale te najgorsze momenty nauczyły mnie dużo, dużo więcej. Uwierzcie mi. Wtedy uczymy się o sobie takich rzeczy, że sobie nie zdajemy z tego sprawy. Ja musiałem bardzo dużo przejść w tym Nowym Jorku, żeby się z nią spotkać. I ja nie ukrywam, że ja poszedłem trochę na skróty, ponieważ było mi dużo łatwiej, bo tam mnie nikt nie znał. A robiąc akcję w Polsce, dwa razy bardziej się stresowałem, bo ludzie mnie kojarzyli, w sensie widzieli mnie, była to Polska, robiłem ten projekt, on był nagłośniony i mogli, i widzieli, a to ten Jakubiak. Mogli oceniać i bezpośrednio do mnie skierować negatywny komunikat. W Stanach nie mogli. Ktoś jeszcze ma jakieś pytanie? Bo tak mi tu dobrze. Ale chyba nikt nie ma pytania, zatem bardzo wam dziękuję za to, że byliście i miłego piątku.